Dzieciak kontra kot. Dzieciak kontra kot. Obcy na radarze. Kocie! Co ty? Ej, czy to najnowsza część Grand Theft Spodek? Dasz mi pograć? Co to było? Bandyta na trzeciej godzinie, ziemia, sprawdźcie to. To nic z naszych. To chyba werwol. Trzymaj, to twoje. O nie, to ty to zrobiłeś. Nie dam się wrobić. Tajemne podanie dłoni jest tożsame z tajemnym powitaniem. Ha! I to ma być tajemne podanie dłoni? Wygląda to, jakbyś odganiał szerszenia. Nędzna technika. Królewskie Towarzystwo Borsuków z Budzwil nigdy cię nie przyjmie. Łokieć wyżej. I paluszek daj na bok. I voilà! O, Henry, dzięki za podpowiedź. Nie wiedziałem, że jesteś członkiem. I nadal nie wiesz, gdyż bowiem poza norą borsuk nigdy nie wyjawia, że jest borsukiem. I nie było mnie tutaj. No dobra. Boka, hej! Oj, hurra! Ho. Znaleźliśmy lej po uderzeniu. Odczyty szaleją, zobaczcie. Bingo, panowie. A? Kot niebieski. Mieszkaniec wkracza w strefę zabronioną. Ja sprawdzić liczniki. Jakie liczniki? Może lepiej ja będę zadawał pytania. To na pewno egzaminator wysłany przez Zgromadzenie Borsuków. Przyszedł w przebraniu, będzie mnie teraz sprawdzał, na pewno. Ej, panowie, o co chodzi? Ja wcale nie chcę lodu. Agenci specjalni z tajnej agencji, zgadłem? Nie będziesz absolutnie nic pamiętał. To chyba zwykła komórka? A, akurat równo. Owszem, domyślam się, że przyjechaliście, żeby uporać się z panem Kosmitą. Dobra, dzieci, słuchajcie, ładnie się zachowujemy. Chcę zrobić dobre wrażenie. Jajku, hej! Coś mi nie poszło. Ej, a słyszeliście o 102? Podobno dwa razy tajemniejsza niż strefa 51. Co? Skąd? Nie, taka strefa nie istnieje. Strefa 102, no wiesz. Skąd taki pomysł, chłopaku, no coś ty skąd? Wszystko jest opisane w teorii spiskowej w ostatnim numerze. Jestem Dennis. Szalenie miło mi panów poznać. Agent specjalny Fudge Ripple. To jest agent Butterscotch. Agent Neapolitan gdzieś wyszedł. Po co mu to wszystko mówisz? Teraz musimy wymyślać nowe tajne ksywki. Niech to. Gdzie ja schowałem tego czyściciela pamięci? Nie! Ja bym chciał zachować te wspomnienia. Obiecuję, że nikomu nic nie pisnę. Trzymamy cię za słowo. Najmniejszy przeciek jest zagrożeniem dla misji. Zamykam buzię na kłódkę. Ja też się chcę pozbyć tego wrednego kosmity. Nie! Niech pan tego nie dotyka, to pewnie... I tak nie działa. A, zapomniałem o borsuczej postawie uległości. Eki. O, koleżanko, ale masz paskudną lalkę. Co pan gada? To nie jest żadna lalka. To coś żyje! Potwierdzam obecność istot pozaziemskich! Do widzenia, kocie. Niemiło było cię znać. Mm-hmm.
ludzie, przebrzydły gadaj! Kiedy ma być inwazja? Skąd mam to wiedzieć? To pytanie do kota siostry, to on jest ufoludem. Ha! Myślisz, że zwalanie winy na biednego kota w czymkolwiek ci pomoże? My ludzie nie jesteśmy aż tak głupi, zapamiętaj! Głacha! Hej! Ojojojojoj! Ua! O! O! Było idealnie, co? Skąd przylecieliście? Z którego układu? Z której galaktyki? Może lepiej ja będę zadawać pytania. Gdzie jest mój płatko? No niech tylko kup się dowie. A, zostawili kociego sobowtóra. Nie głupić agenci. Nie, ci agenci to jednak dekle. No nic, pewnie ich przesłuchają i wypuszczą. No tak. Trzeba ich wyciągnąć, zanim zrobią im bolesną i bezsensowną sekcję. Nie uratujemy tylko Mili. Chłopakom też trzeba pomóc. Pytanie tylko, jak ich znaleźć? Przecież położenie strefy 102 jest mega ultra tajne. Własność rządowa strefa 102. Uczciwy znalazca proszony o zwrot na Pine Ridge Road 5. Trzecia tajna baza po prawej. Ale z nich dekle! To niesamowite. Wolą się żywić naleśnikami niż żywymi kozami. Ej! Przestań, co? To łaskocie! Tylko bolesna i bezsensowna sekcja powie nam, jak się skutecznie przed wami bronić. Po co aż sekcja? Zróbcie mi rentgen. Zobaczysz, że jestem człowiekiem i ja mam bardzo niski próg bólu, wie pan? No dobra. Musimy się kierować dziesiątką na Empire City, potem autobus 101, później taksówką i znowu autobus. Potem 3 dni na piechotę przez przełęcz dzikich... Albo możemy tam polecieć. Istota pozaziemska próbuje uciec! Poprawka! Uczciwa istota ludzka próbuje uciec! Żaden człowiek nie potrafiłby się tak poruszać. Potraktuję to jako... komplement. Zamknąć go razem z rodzinką i pilnować, żeby nikt nie uciekł. Będą tam razem. No dobra. Już jesteśmy nad bazą. Jeden z nas odwróci ich uwagę, wtedy drugi... Czekaj! Myśl mnie chociaż nauczy, jak tym latać! To co znowu? No więc to jest niezidentyfikowane. To lata. I wygląda na to, że to jakiś obiekt. Wiesz co? Powinniśmy wymyślić jakiś chwytliwy skrót dla tego typu zjawisk. Zgoda, coś wymyślimy. Ale najpierw proponuję to zestrzelić. Chyba zaraz będę musiał poprosić o jakąś torebkę. Być borsukiem. Widzisz, ja też nie wiem, czy chcę nim być. Skomplikowane rytuały przyjęcia to jedno, ale krojenie mojego syna nożami rzeźnickimi... O nie! Tego już stanowczo za wiele! Tato, ci kolesie to nie borsuki, to tajni rządowi agenci, którzy mają nas za obcy. No tak, to by wyjaśniało nasze położenie. I tę obsesję z sekcją. O, pan kot! Przyszedłeś nas uratować! Nas? Ta, jasne. Proszę, ale śmiesznie. Agenci nie domknęli drzwi. No, panie kocie. Dalej, ja też chcę. Zostaw, teraz ja. Ja strzelam. Wstrętni egoiści. Gdzie mi z tym łokciem w oko, co? No dajcie już spokój, moja kolej. Ta, jasne. Nie strzelać! Przebywam w pokoju! To głos Denisa. Ja. Jest, namierzyłem cel. Nie! Obcy uciekają! Cofnąć się, bo mamy tutaj strasznego obcego kalmara! Cofnąć się, mówię! Denis! Straciłem moc! Spadam, pomóż! Nic się nie bój, wyłączyłem ich wieżyczki laserowe. Ląduj spokojnie. Ale gdzie? Na tych ostrych skałach? Czy na tamtych ostrych skałach? To są same ostre skały! A, no tak. Daj mi momencik.
Zwykła blacha, trochę płótna, klej modelarski i najordynarniejsza taśma klejąca. A, to była, widać, mistyfikacja uknuta przez bandę niewydarzonych dzieciaków. No nie, no znowu. Hej, tiki, wiki, oga, huaj! Słuchajcie, moim zdaniem przynajmniej jeden z nich jest kosmitą. Bo właściwie to... Kup, zaczekaj. W końcu uratował ciebie i rodzinę. Może trzeba dać mu jeszcze szansę. Szukajcie tych kosmitów, na pewno gdzieś się czają. A jak ich znajdziecie, i tak nikt wam nie uwierzy.